Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Jan Ratajczak, dzień dobry Państwu, zapraszam na wiadomości sportowe. O 20:00 w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego rozpocznie się mecz o pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej Tauron Basket Ligi. Stelmet Zielona Góra, będący aktualnym liderem tabeli, podejmie wicelidera Turów Zgorzelec. Obie drużyny ostatni raz spotkały się w grudniu ubiegłego roku. Na Dolnym Śląsku Turów wziął rewanż za przegrany finał sezonu 2012-2013 i rozgromił biało-zielonych 96-73. Dziś rewanżu z pewnością będą szukali zielonogórzanie, którzy nie są ostatnio w zbyt wysokiej formie. Nie ma lepszej okazji na przełamanie niż zwycięstwo z głównym rywalem w walce o Mistrzostwo Polski. 26 lutego Stelmet przegrał w Koszalinie z AZS-em 64-66. Później na osłodę przyszło okazałe zwycięstwo z Polfarmą 100-75. Niestety to nie na długo poprawiło zielonogórzanom humory, bo w ostatniej kolejce biało-zieloni ponownie doznali porażki. Tym razem przegrali w Gdyni z Asseco 72-80. Ostatnie kilka meczów naprawdę nam nie wyszło i musimy się podnieść, otrząsnąć się jak najszybciej po tych porażkach. Najlepszym spotkaniem na to jest właśnie rywalizacja z teraz najpoważniejszym kandydatem do przyjęcia Mistrzostwa Polski, więc na pewno będziemy walczyć. Turów z kolei notuje imponującą serię 9 zwycięstw z rzędu, a przed tygodniem we Wrocławiu pokonał Śląsk 97-91. Zgorzelczanie są w ostatnim czasie bardzo systematyczni, czego w tej części sezonu zdecydowanie brakuje Stelmetowi. Na pewno trzeba zagrać zespołowo, mocno w obronie i myślę, że agresywnie jak do tej pory, ponieważ kiedy gram agresywnie i zespołowo, to wszystko wygrywamy, więc myślę, że powinniśmy się skupić przede wszystkim na tym. Powalczyć na zbiórce i szybkie ataki, które ostatnio gdzieś w naszym wykonaniu nie ma ich zbyt wiele, no i to powinno wystarczyć. Gdy dochodzi do spotkań Stelmetu z Turowem, nie można nie wspomnieć zeszłorocznego finału Tauron Basket Ligi. Zielonogórzanie rozprawili się ze swoim rywalem w 4 meczach i sięgnęli po krajowe mistrzostwo. Kilka miesięcy później, mający te wydarzenia w pamięci wicemistrz Polski, rozgromił Stelmet na własnym parkiecie 96-73. Kiedyś marzyliśmy o tym, żeby mieć takiego trochę derby, może nie derby, no bo jednak to derby zachodu, mogę powiedzieć, ale no mamy sobie coś do udowodnienia, tym bardziej, że ja kilka razy się wypowiedziałem na temat klubu w Turowie, więc wiem, że tam jestem persona non grata, ile razy przejeżdżam, jadąc do Czech, do Niemiec, się zastanawiam, nie? Czy spokojnie przejadę, żartuję oczywiście. Dzisiejsze starcie mistrzów i liderów rozgrywek wyłoni najlepszą drużynę rundy zasadniczej Tauron Basket Ligi. Oba zespoły notują bowiem taki sam bilans, 17 zwycięstw i 4 porażek. Kto tym razem zwycięży bitwę? Kto wygra koszykarskie derby zachodniej Polski? Rzut sędziowski rozpoczynający starcie Stelmetu z Turowem o godzinie 20:00. W najbliższą sobotę 22 marca Stelmet UKP miał rozegrać spotkanie 21 kolejki drugiej ligi z KS Polkowice. Zespół z Dolnego Śląska po rundzie jesiennej wycofał się z rozgrywek, w związku z czym zielonogórzanie otrzymają punkty walkowerem. W miejsce meczu ligowego podopieczni trenera Tomasza Arteniuka rozegrają mecz sparingowy z Piastem Czerwieńsk, który rozpocznie się o godzinie 16 na stadionie w Czerwieńsku. W Zielonej Górze zagra za to zespół juniorski, który w ramach rozgrywek Ligi Centralnej podejmie Ruch Chorzów. To spotkanie zaplanowano również na sobotę i rozpocznie się o godzinie 11 na boisku numer 2, tak zwanym dołku. Zielonogórzanie prowadzeni przez Piotra Żaka liczą na dobry wynik po pechowej porażce w meczu inauguracyjnym. Serdecznie zapraszamy na piłkarski weekend ze Stelmetem UKP.
ruszyły zapisy do trzeciej edycji półmaratonu zielonogórskiego. Zgłoszenia są przyjmowane przez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej www.pulmaratonzielonogorski.pl. W ubiegłym roku w biegu dookoła Zielonej Góry wzięło udział ponad 800 osób. W tym roku organizatorzy ustalili limit uczestników w liczbie 1200. Zapraszamy na skrót ostatniej imprezy, w której triumfowali Adam Marysiak i Agnieszka Pietrz-Fulbiszewska oraz zapraszamy do zmierzenia się z trasą liczącą 21 km 14 września tego roku. Siódme liceum ogólnokształcące mistrzem Zielonej Góry w piłce ręcznej chłopców. W finałowym turnieju rozgrywek ponadgimnazjalnych uczniowie siódemki pokonali zespół szkół technicznych 20-18, a w meczu o pierwsze miejsce trzecie Elo 15-11. Królem strzelców turnieju został Jędrzej Siemiątkowski z trzeciego liceum ogólnokształcącego, który zapisał na swoje konto 15 trafień. Zespoły zarówno 7, jak i 3 Elo będą reprezentowały Zieloną Górę w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim. Zwycięzcom gratulujemy i już teraz życzymy powodzenia w kolejnym etapie licealiady. W sporcie na dziś to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej.